z hey, tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 No i zdobędziemy sobie pierwsze, moim zdaniem Bardzo mocno late game'owe osiągnięcie A mianowicie wbicie kopalni na Poziom setny, dokładnie na dzisiejszym odcinku To zrobimy, pokażę wam przy okazji Ile dostaje golda na tym levelu Właśnie z tak wysoko rozwiniętej kopalni Bo poziom setny to jest oczywiście max Oprócz tego może klikniemy jakiś loszek Pokażę wam co tutaj się pozmieniało No i będzie to taki standardowy odcinek z Magusia Bo na tym levelu nie ma za wiele do roboty, ostatnie lochy jakie tutaj ubiłem i ostatni odcinek w ogóle chyba zmaga, był dwa miesiące temu zobaczcie 12 października a ten odcinek nagrywam 7 grudnia wy go pewnie dostaniecie 8 także no nie ma za wiele do roboty na takim levelu, ciężko nagrać odcinki z takiego levela, ale mimo to coś będę próbował, na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha linki są przy przypiętym komentarzu oraz no, i możecie pisać, jeżeli jest wśród nas przynajmniej jedna osoba, a podejrzewam, że takich jest troszeczkę tutaj na tym kanale zgromadzonych, że tak powiem, która ma właśnie kopalnię złota na poziomie setnym, to może napisać, ile czasu zajęło jej wbicie właśnie takiego poziomu tej kopalni. Dobrze, jeżeli chodzi o mojego maga, to wam na szybko pokażę, co tutaj się dzieje. Mamy aurę 61, także jeszcze 5 poziomów tej aury. No i będziemy mieć maksa. W ogóle tutaj wiele płaszczyzn, że tak powiem, gry zbliża się do jakiegoś zamknięcia do właśnie jakiegoś końca, także bardzo ładnie to zaczyna wyglądać. Także jeszcze 5 poziomów aury, no i mamy oczywiście tutaj maksa. Jeżeli chodzi o surki, to mamy ich już trochę znowu zgromadzonych, natomiast teraz jak się przebiorę na legendarnym lochu, który będzie już za tydzień w piątek, to wtedy może jakoś bardziej te itemki poulepszam. Na razie mam tak w cały świat, co niektóre razy 20, tu jeden razy 19, tu niektóre razy 18, więc różnie z tym bywa. Dobrze, lecimy na szybko dalej. Pupilki, właśnie, to jest kolejna rzecz, mamy tutaj już karmień po. 3100, 3200, także pupile również niedługo będą skończone. No tu jeszcze troszeczkę czasu potrzebujemy. Ale tak czy inaczej, te pupilki zbliżają się właśnie do końca. Lożki, no to to co powiedziałem, nie mamy za wiele do zrobienia. Mogę wam tutaj zaspoilerować delikatnie, że na tą Atenę mamy prawie 4%. Ten jest w ogóle not possible w dalszym ciągu, bo ja sobie jeszcze sprawdzałem procenty właśnie przed nagrywaniem odcinka. Także on jest not possible, ale na Atenę mamy właśnie 3,5% i dzisiaj spróbujemy ją sobie ubić. No ale lochów oczywiście poza odcinkami nie klikam. Lecimy dalej, teraz mamy twierdzę. No i w twierdzy właśnie kopalnia klejnowa. Notów, która dość mocno zwolniła, dlatego że jak miałem, powiedzmy uzbierane dusze, a te dusze w tym momencie już naprawdę szybko idą, biorąc pod uwagę, że najwyższy level na serwerze to jest Kim Team Hot Kim Hot, chciałem powiedzieć, Hot, który wbił ostatnio 550 level. Jako pierwszy, oczywiście, na tym serwerze o Team Hotie również nagrywałem. Odcinek, bo on to stopowanie lochów zrobił naprawdę bardzo dobre. Także tutaj chwaliłem go i generalnie odcinek na jego temat powstał. No ale, właśnie on wbił 550 level, no i teraz za jeden atak na niego w podziemiach dostajemy 5 milionów 100 tysięcy dusz, także to jest bardzo, bardzo dużo. No i dzięki niemu dość szybko ta kopalnia złota idzie do przodu. Ja oczywiście tutaj bardzo dużo skipów zrobiłem, do czego zaraz przejdę. No ale, właśnie tą kopalnię klejnotów oplułem, ona się teraz powoli idzie do poziomu setnego, jak tą kopalnię klejnotów notów będę miał na poziomie setnym, to potem jakieś inne budynki zacznę ulepszać, żeby tą twierdzę wymaksować, no bo już tak naprawdę wszystko, co potrzebuję mam niemalże na maksa, oprócz właśnie tej kopalni klejnotów. Ale od jakiegoś poziomu 60 kopalni klejnotów do setnego, te kolejne poziomy nie dają ogromnego boosta, jeżeli chodzi o siłę tych klejnotów, tutaj głównie się liczy level. Także mówię, no skupiłem się na kopalni złota, bo ona w tym momencie daje już nam naprawdę, naprawdę bardzo dużo statystyk dziennie. Dobrze, więc tak to wygląda oczywiście, jeżeli chodzi właśnie o Стверждаю. Jak sobie wbiję kopalnię klejnotów na poziom setny to pewnie też nagram jakiś odcinek, jak wymaksuje twierdzę to również pewnie nagram. Natomiast właśnie tutaj mamy tą kopalnię złota na poziomie 99, mamy jeszcze 12 dni żeby ją wbić na poziom setny, ale ja to dzisiaj na odcinku oczywiście skipnę, ale to za chwilkę. W gildyjce nic się tak naprawdę nie dzieje, tutaj hydrę mamy 17 głową, no tu gildia jak to gildia wiadomo. Jeżeli chodzi o jakieś rankingi to też no, w50 bardzo aktywny serwer, bardzo dużo mocnych graczy, za każdym razem to powtarzam. no no I ten ranking dość szybko się zmienia, dość dynamicznie. Co chwilę ktoś inny tutaj jest na to 1, więc tak to po prostu wygląda. No a inne rankingi nie są chyba moim zdaniem jakieś bardzo, bardzo yy, no istotne, powiedzmy. No i tyle tak naprawdę. I tyle, jeżeli chodzi o taki szybki przegląd. Także niedługo maksymalna aura, niedługo zamknięcie pupili, skończenie pupili w zasadzie. No i jakieś tam lożki. Lożki mi zostały dwa do klikania. Oczywiście tutaj jeszcze grota potworów, ale to dopiero na poziomie 600. No i co, jeżeli chodzi o moje statystyki, no to tutaj nie wiem, czy mówiłem, czy nie na samym początku, bo nagrałem to drugi raz, bo był tam pewien problem na początku. Tak czy inaczej, nie wiem, czy nagrywałem na ten temat, ale ostatnio wbiliśmy 51 tysięcy inteligencji. W ogóle 50 tysięcy inteligencji to był taki no, kamień milowy, można by powiedzieć. No i potem zacząłem lecieć do 25 tysięcy hp. Ostatnio to ponownie wbiłem, można by powiedzieć. No, ponownie, tutaj było 50 tysięcy, tutaj 25, rozumiecie o co chodzi. W każdym razie, Udało mi się to wbić, no i teraz lecę, myślę, do jakichś 60 tysięcy inteligencji, coś koło tego, no i potem do 30 tysięcy HP. Ciągle staram się trzymać to około dwa razy więcej tej inty od właśnie HP. Zobaczcie, że mamy 144 tysiące inteligencji ogólnie, no a tutaj już nam bardzo mało brakuje, żeby również HP przebiło to 100 tysięcy ogólnej statystyki. Także, no mówię, teraz Golda zarabiamy dziennie bardzo dużo, bardzo dużo podstaw, nawet w takie zwykłe dni bez eventu, więc, no wygląda to bardzo, bardzo fajnie i bardzo Przyjemnie już właśnie na tym levelu. No i chyba tyle. I chyba tyle z mojej strony jeżeli chodzi o taki szybki opis, co tutaj planuje, co tutaj się zmienia. Tu mamy podkę na Intę, od razu ją możemy kupić. No i dobrze, przejdźmy do tego, co jest głównym clou tego odcinka, czyli właśnie postawienie tej kopalni złota na poziomie setnym. Lecimy, lecimy, skipujemy, tutaj sobie odbierzemy. Nie da się niestety bez odbierania tej kopalni rozwijać dalej. No i mamy 1700 grzybków, które wydam na tego skipa i cyk, mamy to. Mamy kopalnię złota na poziomie setnym. Tutaj od razu Wam mogę pokazać. Teraz na godzinę dostajemy prawie 12 milionów golda, czyli co godzinę dostajemy jedną, ponad jedną w zasadzie statystykę, natomiast jak sobie użyję tutaj kalkulatora do właśnie tej kopalni złota, o którym swoją drogą też nagrywałem filmik, no to mając poziom 530, powiedzmy 8 bo ten 8 już dzisiaj prawdopodobnie wbijemy i kopalnie na poziomie setnym no to ta kopalnia nam się zapełnia dokładnie jeden dzień i jedną godzinę czyli co jeden, co 25 godzin tak naprawdę mamy 30 statystyk z samej kopalni złota, to jest bardzo dużo, ona już jest jest na maksymalnym poziomie, za szybko mówię. Ona już jest na maksymalnym poziomie, natomiast pamiętajcie, że teraz z każdym kolejnym levelem postaci, tym głównym, nazwijmy to, y to będzie się zwiększać, ta kopalnia się będzie jeszcze szybciej zapełniać, bo to właśnie oprócz poziomu kopalni złota, również na to ma wpływ poziom postaci, więc ona się będzie jeszcze szybciej zapełniać, aż do poziomu 632. Jak dobrze pamiętam, na poziomie 632 już jest taki pik i już po tym levelu nie zwiększa się szybkość produkcji tego złota, więc teraz z każdym kolejnym levelem tego złota z kopalni będzie lecieć więcej. No to jest bardzo dużo, ta kopalnia daje bardzo dużego bousta, jeżeli chodzi o statystyki, dlatego właśnie się na niej skupiłem. No i mamy ten poziom, boże, pięćsetny, mamy ten poziom setny i właśnie... No jest to fajne, jest to mówię, w moim odczuciu takie pierwsze prawdziwe, faktycznie late game'owe osiągnięcie, może jeszcze 100% klaserka jest takim osiągnięciem, ale nie do końca, raczej właśnie tutaj głównie ta kopalnia złota. Dobrze, co więcej, no i co, I chyba klikamy loszek, chyba klikamy loszek, mówię, mamy na niego 3,5%, tutaj jest odporność na ogień, mamy obrażenia od ognia, my oczywiście mamy wszystko, jeżeli chodzi o jakieś nasze pachołki, wszystko mamy ulepszone tak jak być powinno, tu jeszcze sobie możemy zerknąć dokładnie. Ładnie. Odporności są ok, natomiast niestety Kunegunda ma tutaj odporn, boże obrażenia, obrażenia od ognia, nie mogę się coś dzisiaj skupić. Duże wydarzenie, dlatego jestem podekscytowany. Duże wydarzenie, natomiast właśnie Kunegunda ma obrażenia od ognia, więc nie jest to zbyt dobre w tomatenę, ale nie mam niestety innej broni z lepszą runką. Właśnie pod tego konkretnego przeciwnika mam tutaj co prawda jakieś 59%, coś takiego, no ale nie ma tej 60. No ale dobrze, mimo to mamy już prawie, mówię, 4%, 3,5% na tomatenę, więc raczej nam to padnie. Ale jeszcze zanim to zrobimy, gdyż pokonując tomatenę, wbijemy sobie level, no to dobrze będzie zrobić tutaj rękę. Dlatego że ta ręka nam daje expa, a wiadomo, z każdym kolejnym levelem, już na tym etapie tego expa dostajemy mniej, więc przed wbiciem levela dobrze jest po prostu rękę zrobić robić. Dobra, tutaj cyk, jeszcze trzech, tutaj pyk, tu niestety przegraliśmy, z Dorzerem wygraliśmy i z Mozonem wygraliśmy. Mamy 10 na 10, wycisnęliśmy tego expa, możemy teraz już na spokojnie tą Atenę ubijać. Te procenty, z tego co wiem, na górę Olimp w SF Tulsie są na niektórych przeciwników zbugowane, więc mam nadzieję, że to nie dotyczy Ateny i mam nadzieję, że faktycznie tutaj niewiele grzybków nam będzie potrzeba, żeby właśnie tą Atenę ubić. Dokładnie, tak się stało, mamy 538 level, mamy Atenę ubitą, pięk na sprawa. Tu jakiś pierścionek na wszystkie staty, to go nawet nie sprawdzam. Od razu zmienię wygląd, rozmontuję. No i zobaczmy jak... O Boże, tu w ogóle nekromanta... Pomyliło mi się z tą klasą postaci. Mówię co jest, to nie to konto. Ale nie, tu oczywiście chodziło o przeciwnika w lochach. Zobaczmy, jak tutaj sobie poradziliśmy z tomateną. Oglądamy całe, no bo to już są pojedyncze lochy, więc szkoda by było tego nie robić. Okej, okay, no Barbar i Maguś trochę zrobili. To jest Maguś, więc Kunegunda nie może robić uników, dlatego jej swoją drogą tej runki nie zamieniałem, dlatego że ona na Magów nie jest taka useful jak na inne klasy postaci. No ale właśnie, zobaczcie, jakie mocne hity z naszej strony. Coś pięknego. Pachołki zbiły po HP, my zbiliśmy jako nasz maguś, kolejną połowę, drugą połowę, no i Atena nam padła i tym samym wbiliśmy 538 level. Piękna sprawa. Dobrze, sprawdźmy od razu, ile mamy procent na kolejnego przy tej ciekawości. Natomiast, chociaż nie, czekajcie, bo my tutaj mamy obrażenia od błyskawic, właśnie. Tu mamy zimno, tu mamy zimno, tu mamy ogień, natomiast on jest, on ma odporność na błyskawice. Dobra, zobaczmy może na takim zestawie, na tym magusiu, W50. Not possible, dobra, to nawet jakbym zmienił tą runkę To za wiele by się tutaj nie zmieniło Jeżeli to jest, tak jak wspomniałem, not possible No ale tak to wygląda Tak wyglądają odcinki ostatnio z Magusia Dlatego, że no ubijamy jeden loszek I znowu musimy mieć przerwę miesięczną, dwumiesięczną, trzymiesięczną Żeby kolejnego przeciwnika ubić Niestety na tym etapie tak gierka właśnie wygląda No to co, tyle O wiele krótszy odcineczek niż zazwyczaj Natomiast zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić To, co wam chciałem powiedzieć, to powiedziałem Fajnie, bardzo się cieszę, bardzo fajnie ten maguś wygląda. W ogóle właśnie, w setny poziom tej kopalni złota, jeszcze tutaj do tego przejdę, wbiliśmy po około 2,5 latach gry. Natomiast pamiętajcie, że ja tutaj bardzo dużo skipowałem za grzyby, więc jak ktoś w ogóle nie skipuje, to na pewno dłużej mu zajdzie wbicie właśnie tego setnego poziomu kopalni złota. No a my tutaj mamy start 9 lipca 2.21 więc no, niecałe 2,5 roku no powiedzmy, że jakoś tam no ja to nagrałem 7, czyli powiedzmy 2 lata i 5 miesięcy 2 lata i 5 miesięcy zajęło nam wbicie tej kopalni na poziom setny, ale tutaj z tego co wiem, już niektórzy gracze na tym serwerze mają tą kopalnię na poziomie setnym więc nie jesteśmy pierwsi nic z tych rzeczy ale jesteśmy na pewno jednymi z pierwszych to, to myślę, że warto podkreślić także to jest na pewno bardzo, bardzo fajne, no i co? I tyle tak naprawdę, tyle z mojej strony, ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jak to u Was wygląda. Czy już macie jakiś wyższy poziom kopalni złota? Czy dopiero zaczynacie to ziemię ulepszać? Czy może macie poziom setny? Jeżeli tak, to ile wam zajęło wbiciem? Właśnie tego, tej kopalni na ten poziom setny. Chętnie sobie poczytam. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Zostawcie kciuka w górę, oczywiście. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.